czy to czasy ostateczne? Ojciec Klimuszko, uzdolniony duchowy przewodnik i zielarz, przewidział kluczowe wydarzenia dotyczące Polski, kreśląc obraz przyszłości naszpikowanego różnymi symbolami. Jego przepowiednie, pełne mrocznych wizji, zwiastują okresy prób i zmagań, ale też odrodzenia narodowego. Zagłębiając się w proroctwa ojca Klimuszki, odkrywamy scenariusze przepełnione dramatyzmem, gdzie Polska staje w obliczu wyzwań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przepowiednie te, choć niepokojące, są często interpretowane jako przestrogi, mające na celu duchowe przygotowanie narodu do nadchodzących zmian. W tych wizjach, przeplatanych wątkami historycznymi, Polska jawi się jako kraj pełen duchowej mocy, który mimo przeciwności losu ma odgrywać znaczącą rolę na arenie międzynarodowej. Ojciec Andrzej Czesław Klimuszko, znany jako Jasnowic z Elbląga, był postacią niezwykłą. Jako franciszkanin zajmował się dziedziną ogrodnictwa, ale to jego przepowiednie zdobyły największą sławę. Mówiono, że potrafił przewidzieć ważne wydarzenia, takie jak wybór Karola Wojtyły na papieża. Jednak to, co najbardziej intrygowało ludzi, to jego jasna wizja tego, co miało spotkać nasz kraj. Nie wiem, czy wiesz, ale ojciec Klimuszko przewidział szereg kluczowych wydarzeń w historii Polski, w tym transformację kraju z komunizmu do demokracji. Tak, to jest prawda. W jednej ze swoich przepowiedni mówił o wielkim przebudzeniu ducha, które zdaniem wielu odnosiło się do powstania Solidarności i początku końca reżimu. Nie da się ukryć, że niektóre z tych wizji skłaniają do gorączkowych spekulacji na temat kierunku, w jaki obróci się los naszego kraju. Ojciec Klimuszko miał doświadczać swoich pierwszych wizji jeszcze przed II wojną światową. To właśnie wtedy miały mu się przyśnić tragiczne wydarzenia związane z kampanią wrześniową. Od tego momentu jego wizje stawały się coraz bardziej częste i intensywne. Jak przed chwilą wspomnieliśmy, jednym z najbardziej znanych przewidywań ojca Klimuszki była jego wiara w wybór Karola Wojtyły na papieża. Podobno już wcześniej zapowiedział, że ten człowiek będzie miał kluczową rolę w Kościele katolickim i przyjmie imię Jan Paweł II. Ta przepowiednia sprawiła, że ojciec Klimuszko zyskał jeszcze większą popularność oraz uwagę mediów. Zupełnie słusznie. Zgodnie z relacjami osób mu bliskich oraz dostępnymi zapisami, ojciec Klimuszko przewidział, że z naszej ziemi wyjdzie papież, który zmieni świat. Mimo że w momencie formułowania tej przepowiedni Karol Wojtyła był jednym z wielu biskupów w Polsce, ojciec Klimuszko dokładnie wskazał, że to właśnie on zostanie papieżem. W swoich wizjach widział go jako silną postać, która wpłynie na cały świat. Dosłownie. Te przepowiednie wygłosił na długo, zanim kardynał Wojtyła został wybrany na papieża w październiku 1987 roku. W momencie, gdy stało się to rzeczywistością, sława ojca Klimuszki jako jasnowidza gwałtownie wzrosła, a jego przepowiednie zaczęły być traktowane z jeszcze większą powagą. Ojciec Klimuszko niczym prorok nie tylko rzucał swym przenikliwym wzrokiem na wybory papieskie, ale również w swej proroczej mocy dotykał tematu mrożących krew w żyłach konfliktów zbrojnych, które miały siać spustoszenie i chaos na całym świecie. Jego wizje, zwiastujące mrok, obejmowały także Polskę, malując przerażający obraz przyszłości naszego kraju. W jego proroctwach Polska jawiła się jako sceneria nadchodzących dramatycznych wydarzeń, które miały odcisnąć niezatarte piętno na jej historii. Niektóre źródła podają, że ojciec Klimuszko widział Polskę jako potęgę o znaczeniu globalnym. Przepowiedział, że kraj ten wzrośnie w siłę i odgrywać będzie istotną rolę na arenie międzynarodowej. Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko jak żaden kraj w Europie. Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym. Jednakże równocześnie ostrzegał przed trudnościami i próbami, jakie Polska będzie musiała stawić czoła. Mgliste i niepokojące wizje ojca Klimuszki o potencjalnych konfliktach, które mogłyby pogrążyć Polskę w chaosie, wciąż pulsują grozą niepewności. Jego słowa o ogniu, który przychodzi z wschodu i wielkiej bitwie, przywołują wizje apokaliptycznych, krwawych starć, które zalewają umysły obawami o przyszłość. Czy były to proroctwa o realnych zagrożeniach? Czy może symboliczne wizje społecznych i politycznych zawirowań, które dopiero nadejdą? Tajemnica tych słów, nieodkryta do dziś, sprawia, że przepowiednie ojca Klimuszki są mroczną zagadką, która wciąż przyciąga poszukiwaczy prawdy i tych, którzy próbują odgadnąć przyszłe losy Polski.
Ich niejednoznaczność oraz głębia sprawiają, że stają się one przedmiotem niekończącej się analizy, zostawiając w sercach wiele miejsca na niepewność i strach przed tym, co może przynieść przyszłość. Co interesujące, w 1974 roku przewidział śmierć ówczesnego prymasa Polski, kardynała Chlonda, podając dokładną datę i przyczynę śmierci. Dodatkowo przepowiedział, że wkrótce po nim zginie inny wyższy duchowny. Kardynał Chlond zmarł zgodnie z przepowiednią, a biskup Łukomski zginął wracając z jego pogrzebu. Po drugie, w 1964 roku ojciec Klimuszko przewidział ogromną powódź na północy Włoszech. Przewidział również powstanie silnego państwa ukraińskiego na wschodzie. Częścią tej przepowiedni było także połączenie Czechosłowacji z Niemcami, co jednak się nie spełniło. Ojciec Klimuszko wypowiadał się także na temat planowanej inwazji na Europę, opisując żołnierzy, którzy mieliby dotrzeć na stary kontynent małymi, okrągłymi łódkami. Dodatkowo przewidywał trzecią wojnę, która dotknie cały świat, a poprzedzać ją będzie tragedia we Włoszech. Oto przykład jednej z najbardziej przerażających wizji. Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, obudzą bestię. Ona się dźwignie z dna, piersią napędzi ogromne fale. Widziałem transatlantyki wznoszone jak łupinki. Ta góra wodna stanie ku Europie. Nowy potop. Zadławi się w Gibraltarze, wychlupnie do środka Hiszpanii, wleje się na Saharę, zatopi włoski But aż po rzekę Pat. Zniknie pod wodą Rzym ze wszystkimi muzeami, z całą cudowną architekturą. Dodatkowo, jak już wcześniej wspominaliśmy, ojciec Klimuszko miał wizje dotyczące przyszłości Polski. Intrygująca jest przede wszystkim przepowiednia o wielkiej fali, która ma zalać Polskę. Czy to metafora przyszłych wydarzeń politycznych, czy może literalne przepowiednie na temat Matki Natury? Te pytania pozostają bez odpowiedzi, a różne teorie na ten temat nadal są gorąco dyskutowane. Nie da się ukryć, że ojciec Klimuszko pozostawił po sobie dziedzictwo, które nadal zaskakuje. Ojciec Klimuszko zmarł w 2007 roku, ale jego przepowiednie nadal żyją w pamięci Polaków. Niektóre z jego proroctw pozostają niezrozumiane, a inne wydają się być aktualne w dzisiejszych czasach. Część osób uważa, że ogień, który przychodzi z wschodu, mógł odnosić się do współczesnej sytuacji za naszymi granicami. Inni sugerują, że wielka bitwa może być metaforą związaną z gospodarczymi i politycznymi wyzwaniami, z którymi zmaga się Polska lub konfliktów zbrojnych, których mamy doświadczyć w niedalekiej przyszłości. Czy to się ziści? Oby nie. I miejmy nadzieję, że w tym przypadku analiza ta będzie nietrafiona. Niezależnie jednak od interpretacji, przepowiednie ojca Klimuszki pozostają źródłem refleksji, a ich interpretacja często dostarcza ciekawych spostrzeżeń na temat dzisiejszej Polski i jej miejsca w świecie. Wierzący ludzie często znajdują w przepowiedniach Klimuszki nadzieję. Ojciec Klimuszko swoimi przewidywaniami dawał ludziom pewność, że są nad nimi czujne oczy wyższej mocy. Warto zatem docenić to, jak głęboko ojciec Klimuszko wpływa na życie wielu osób i ich podejście do przyszłości. Czasem pytamy siebie, co dalej? Jakie przyszłe wydarzenia przyniesie los Polsce i jej mieszkańcom? Czy przepowiednie ojca Klimuszki mogą nam w tym pomóc? Niektóre wizje ojca Klimuszki dotyczące Polski wydają się być zaskakująco aktualne, zwłaszcza te odnoszące się do ognia, który przychodzi z wschodu i wielkiej bitwy. Czy mogły one również przewidzieć dzisiejsze wyzwania, z jakimi musimy się mierzyć? To jest pytanie, na które odpowiedź znajdą najwyżej przyszłe pokolenia. Co prawda niektóre słowa ojca przerażają, ale niektóre budzą także nadzieję na ostatecznie dobre zakończenie. Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze 50 lat i miał do wyboru stały pobyt w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości. Nadchodzi czas Polski i upadku jej wrogów. Przed Polską widzę jasność i wstępowanie do góry. Będzie bardzo dobrze. Jako wierzący, poszukujący schronienia przed mrocznymi wydarzeniami z przepowiedni, kluczowe może okazać się głębokie zanurzenie w duchowe przygotowanie. Wiara staje się wówczas tarczą, która może chronić przed realizacją przepowiedni. W tej walce nieocenione staje się również wzmacnianie więzi wspólnotowych, gdzie modlitwa w grupie mogą stworzyć potężną siłę, z której nawet nie zdajemy sobie sprawy. Poszukiwanie mądrości i wskazówek w świętych pismach, a także w naukach duchowych przewodników, może dostarczyć narzędzi do lepszego zrozumienia przepowiedni.
W tej podróży ważne jest także, aby nie ulegać panice, lecz zachować spokój, pamiętając, że przyszłość, choć niepewna, zawsze daje szansę na zmianę. W ten sposób każdy z nas może znaleźć siłę, aby stawić czoła nawet najmroczniejszym przepowiedniom, nie tracąc przy tym pogody ducha. Spodobał Ci się ten odcinek? To napisz: nie tracę pogody ducha, bo Jezus jest ze mną, i kliknij w odcinek na ekranie.